Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu. SCP-2521. To istota, o której żadne informacje nie mogą być wypowiedziane ani zapisane słownie. Gdy tak się stanie, obiekt manifestuje, zabierając rzecz, na której dane są spisane, albo osobę, która je wypowiedziała. Jedyny znany sposób, by przekazywać o nich informacje, wykorzystuje obrazki. Zapis wstępnego testu na próbce. Próbka została zabrana bez problemów. Zapis testu terminacji. SCP-682 został unieruchomiony w pomieszczeniu 145B, a następnie laser został wprowadzony. Laser rozpoczął cięcie pleców SCP-682, zasłony ochronne w pokoju dowodzenia zostały zamknięte. Początek logu. Laser zaczyna wycinać niebezpieczne informacje na skórze SCP-682. SCP-682 emituje głośny ryk. Zasłony ochronne w pokoju dowodzenia zamykają się. Laser kończy wycinanie. Manifestacja. SCP-682 zrywa klamry. Chwyta SCP-682. SCP-682 rozpoczyna wokalizację. Demanifestuje, zabierając ze sobą tylko tą część skóry SCP-682, na której były niebezpieczne informacje. Test przerwano. Koniec logu.